Dzisiaj przyjrzymy się dwóm pozostałym komiksom do rysunków Zbigniewa Kasprzaka, zawartych w tym zbiorczym wydaniu Egmontu pod tytułem Bogowie z Gwiazd do zbioru Aquariusa. Pozostałe omówiłem już poprzednim razem. Chronologicznie pierwszy jest Człowiek bez twarzy, wydany w odcinkach w miesięczniku Fantastyka w 1984 roku. Powstał na podstawie scenariusza Andrzeja Krzepkowskiego. To 24-strońcowy, czarno-biały komiks o świecie przyszłości, w którym reporter postanawia rozwikłać tajemnicę przestępcy, rabującego banki, tytułowego człowieka bez twarzy, którego tożsamości nikt nie zna i który jest swego rodzaju przyszłościowym Robin Hoodem. Jest to zaskakująca i bardzo oryginalna groteska, przedstawiająca wizję świata w dużej mierze przypominającą sen, chwilami koszmarny, a chwilami erotyczny. Fabuła sprawia wrażenie dość chaotyczne, chociaż w istocie konsekwentnie zmierza do finałowego twistu. Autor po drodze, niby to przypadkiem, zahacza o rozmaite miejsca, udajemy mi się na Marsa i Wenus, ukazujące rzeczywistość wyraźnie zniekształconą i niemal absurdalną. To trochę science fiction, ale trochę Alicja w Krainie Czarów. Główny bohater naszkicowany jest niczym funki kowal, z tym, że rzadko posługuje się ciosami kung fu. Podobnie jak kowal natomiast wydaje się nie mieć żadnych obyczajowych zahamowań i stale widzimy go w objęciach, jakichś równie lekko prowadzących się jak on panienek. Coś, co wcale nie było takie oczywiste w komiksie dla młodzieży czasów PRL-u. Cała opowieść przybiera postać pościgu za kimś, kogo nie ma. Ani przez moment nie widzimy prawdziwej twarzy ściganego, a finałowa scena sugeruje, że jeden i drugi mogą być w istocie tą samą osobą. Po drodze poruszamy się w świecie pełnym erotycznych aluzji i gdziekolwiek spojrzymy widzimy kształty, które przyprawiłyby Zygmunta Freuda o mocniejsze bicie serca. Pośród gwiazd fruwa naga kobieta na czymś, co bynajmniej nie przypomina rakiety. A na koniec bohaterowie docierają do budowli w kształcie olbrzymich kobiecych piersi. Nie należy też zapominać o feministkach, pałających chęcią zemsty na mężczyznach. Rysunki Kasprzaka przybierają postać gąszczu, wręcz labiryntu, bardziej przypominającego jego wczesne próby niż te późniejsze, bardziej znane. Kreska, a zwłaszcza sposób rysowania twarzy, nie są może bezbłędne. Ale trzeba koniecznie docenić wyobraźnię, z jaką artysta tworzy fantastyczne stworzenia, m.in. żywe taksówki, budowle i statki kosmiczne. Jest to niewątpliwie jeden z najciekawszych utworów w dziejach polskiego komiksu science fiction, tak pod względem treści, jak i rysunków. Jeżeli oczywiście zgodzimy się co do tego, że jest to science fiction, co wcale nie jest pewne, bo równie dobrze można powiedzieć, że to fantazja na temat podświadomości współczesnego mężczyzny. Zagadka Atlantydy to trzeci w dorobku tego artysty rozbudowany komiks, który podobnie jak dwa wcześniejsze, które omawiałem poprzednio, składa się z dwóch części, które Sport i Turystyka wydała w latach 1986 i 88. Tym razem jednak obie części stanowią dwie niezależne opowieści, chociaż odwołujące się do tego samego wydarzenia, którym jest zatopienie legendarnej Atlantydy. Autorką scenariusza była Wiesława Wierzchowska. W pierwszej części egipski kapłan opowiada Grekowi Solonowi, autentyczna postać, która miała przekazać Platonowi podanie o Atlantydzie, zapomnianą historię lądu znajdującego się pomiędzy Grecją i Egiptem. W historii tej ateński wódz Agatokles, wracający z wojny, która toczyła się między Egiptem i barbarzyńcami, Zakochuje się w kapłance Amaris, przewidziane jako ofiara dla Minotaura. Postanowią porwać, ale w tym samym czasie władcy Atlantydy, spodziewając się agresji ze strony Helenów, próbują wciągnąć go w zasadzkę. Druga część opowiada o Atlantydzie, która, położona na środku Oceanu Atlantyckiego, kontroluje cały świat. Amaris jest tym razem księżniczką egipską wysłaną do króla Atlasa z misją przygotowania gruntu pod zajęcie wyspy. Zakochana w królewiczu, przybyłym z Teotihuacan, truje córkę króla Atlantydy. W rezultacie zostaje jedyną jego logiczną spadkobierczynią. Gdy wybucha bunt wojska, ma zostać koronowana, ale przedtem musi wypowiedzieć przysięgę mówiącą, że nigdy nikogo nie zabiła, a to wzbudza zrozumiały gniew bogów. Pomysł na ten komiks był interesujący – ukazać kilka hipotez dotyczących tej samej legendy, połączyć historię z fantazją na sposób, który byłby atrakcyjny i zrozumiały dla młodzieży i tym samym zainteresować ją tematem. Teoria o tym, że Atlantydą była w istocie wyspa Santorin, jeżeli zniszczenie pociągnęło ze sobą upadek kultury minojskiej na Krecie, jest nawiasem mówiąc jedną z najbardziej prawdopodobnych. To ciekawe, istniał też trzeci odcinek komiksu dotyczący Trójkąta Bermudzkiego, który jednak nie doczekał się publikacji z powodu problemów wydawnictwa. Chęć uwspółcześnienia dawnej legendy spowodował, że centralną częścią obu opowieści jest to romantyczna miłość, a jedynie w tle polityczne rozgrywki. W części pierwszej ta miłość wyraźnie przypomina opowieść o Parysie, Uprowadzającym Helenę, na co zwraca też uwagę parę rozrzuconych po drodze szczegółów. W drugiej z kolei mamy motyw z balladyny słowackiego, Amaris staje się morderczynią, dokonującą zbrodni namiętności, która zostaje za to ukarana. Rzecz jasna, ta miłość jest tu wyolbrzymiona. Zwłaszcza w scenie, gdy królewicz rzuca się w ogień za swoją ukochaną, i nie bardzo pasuje do omawianych czasów. Tak jak mi do Helenie nie pasował do czasów wojny trojańskiej, ale to akurat można wybaczyć scenarzystce. Zwłaszcza, że finałowy kataklizm jest zręcznie pokazany jako coś, co mogło mieć tylko przypadkowe powiązanie z opisywaną historią. Większe problemy mam z tym, że pomimo iż autorką scenariusza był zawodowy historyk. Jest tu bardzo wiele błędów historycznych i przeinaczeń, tym bardziej irytujących, że nie mają one żadnego fabularnego uzasadnienia. W pierwszej opowieści stolicą greckiego państwa są Ateny, miasto, które zyskało na znaczeniu dopiero w czasach występującego tu Solona, czyli według komiksu tysiąc lat po opisywanych wydarzeniach. Nie wiem też, dlaczego legendy o Atlantydzie autorka połączyła z jakąś wojną. Która toczona była z barbarzyńcami w Egipcie. Tym bardziej, że w całej tej historii nie ma ona żadnego znaczenia i wprowadza tylko niepotrzebne zamieszanie. W drugiej części scenarzystka dała się całkowicie ponieść fantazji. Widzimy, że starożytni mają dość dobrze narysowaną mapę całego świata. Egipski kapłan mówi o topnieniu śniegu na lodowcach i tym, że Atlantyda znajduje się w strefie ryftowej. Coś, co ludzie w tamtych czasach z całą pewnością wiedzieć nie mogli. Potem widzimy królewicza z Teotihuacan, miasta jeszcze młodszego od Aten. A na koniec pojawia się współczesny pan profesor, który plecie o tym, że katastrofa Atlantydy musiała być wywołana przez cytat rzadką koniunkcję planet, która spowodowała naruszenie równowagi grawitacyjnej. Podobnie jak poprzednie gość z kosmosu i zbuntowana, Również ten komiks jest przesadnie przegadany. Jest tu za wiele gadających głów, i przynajmniej część dialogów można by z powodzeniem usunąć. Teksty napisane są stylową czcionką z charakterystycznymi literami O, nieco w stylu greckim, ale jakość niektórych stron nie jest idealna. Jakby kopiowano je nie z oryginalnych plansz, ale posłużono się nie najlepszymi skanami. Same rysunki natomiast prezentują się lepiej. Od pozostałych komiksów w tomie. Pojawiają się tu duże obrazki z odważnymi rekonstrukcjami czy też fantazjami na temat wyglądu Atlantydy i innych starożytnych miast. Jest to również szczytowe osiągnięcie artysty w dziedzinie rysowania twarzy. Zwłaszcza Amaris w pierwszej części wygląda bardzo dobrze, a najefektowniejszy rysunek przedstawia sam kataklizm.